I co to jest, Krzysztof, na pierwszy rzut oka? No, wygląda z tych nocków Nocki, tak. Branta wąsatki. Branta wąsatka, czy trzeba zęby. Tak, i teraz tak. Patrzymy, bo to samiec, więc możemy mu spojrzeć na fiutka. On ma raczej bąbelkowaty, czyli wskazuje bardziej na nocka branta niż na nocka wąsatka, bo nocek wąsatek penis is very thin. And no broader than 1 millimeter. And this is broader. And also we must look at the face. The face is rather light, relatively light. It is typical for bronze bat. And also we take this. Measurement. Yes, no, no. We look for teeth. Ah, okay. So it's got to be teeth as well. Teeth. Teeth are good for recognition. Oh, yes. Oh, mouth is good. Yes, to branch. Branch bat. Branch bat, yes. Because the premolars behind, jak jest, canines, canine, are relatively the same height, very, very similar height, and also there is a, moment jeszcze, to jest sam, czy zobaczymy, czy dorosły, jeszcze chciałbym górną część, ale to ciężko jest, o jest, to jest ten cingulum, no cingulum jest widoczne. Zobacz, one są podobne, te przedtrzonowce, na dole patrz najpierw, przedtrzonowce za kłem. No widzę. Jeden jest troszeczkę, dwa są dwa takie. Dwa małe. I one są podobnej wielkości. Nie ma takiej różnicy, że jeden jest trzy razy albo dwa razy wyższy a niż... A wąsatka? Wąsatka tak jest. No, okej, okay, dobra. To brancik jest. Jeszcze to sam u samca to, która godzina? Czyli miotis branti, samiec, 20, no dajmy mu 55, bo już napisałem 20, bo on się złapał jakiś czas. I teraz tak, jeszcze musimy sprawdzić, czy to jest stary. Mogę? Tu widać, że jest skostniałe. Tutaj widać, że to jest chyba dorosły. Adultus. No i teraz zmierzymy mu jeszcze przedramię. Okej. 36,7. To już wyklucza raczej alkatoę, gdyby 7 i masę jeszcze. Zaraz możemy jeszcze, skoro nie ma tyle nietoperzy, przetrenować klucz. Jeff, do you have a book? No, I put him in the car. Oh, sorry. A ja mam tutaj ten kluczyk. Krzysztof, spróbujemy przetrenować. Tutaj mamy. Będziesz czytał, a my sobie później polecimy. Tylko zważymy go najpierw. On waży 11,5 minus 3. To ile jest? 8,5. Nie, jest taki malutki. No dobra, i teraz będziemy próbowali go oznaczyć. No, to nie jest takie uszy proste. Uszy całkiem, no prawie stykają się. Czyli no ears distant from each other. Uszy u podstawy oddalone od siebie. Czyli oddalone. Tak, oddalone. Czyli idziemy do czwórki. Ucho zakończone spiczasto, pozbawione koziołka. Aha, czyli ucho, ear is not so sharp, because quite rounded. And koziołek, it is in England. Exist. Yeah, I don't know what is English name. This, this is this part of this part ear. Of ear. Okay. Yeah, right. Like
Inside. Oh, inside, yes. Yeah. It is present, okay. Yeah. Further. Okay. Ucho na końcu zaokrąglone, koziołek występuje. Brak narośli wokół nozdrzy. To 6. To 6, dokładnie. Ostroga, pozbawiona płatka lub płatek bardzo słabo wykształcony. This is ostroga. It is a from this. Broader edge of the membrane between tail and the leg. Okay? Nie ma tutaj płatka. Because in some bats there is a piece of jak jest błona? Membrane behind this. It is without this membrane. Rodzaj nocek. Czyli mamy 7. Tak. Długość przedramienia. Powyżej 50. Nie, mamy długość poniżej. Przedramienia, mamy 36,7. Poniżej, czyli 8. Tak. Długość ostrogi stanowi 3/4 długości. I tu jest największy problem, bo tu trzeba sprawdzić, gdzie ta ostroga się kończy. Ona się zwykle wyróżnia. O, tu widzisz taki dęksik mały. Po środku to. Tak, to. Aha. I to nie jest 3/4, to jest mniej więcej połowa. Połowa. Bo jak się tu rozszerzy, to tak jest mniej więcej połowa. Czyli stanowi około 3/4, długość ostrogi stanowi poniżej 2/3. A najczęściej pół. Najczęściej około, czyli 10. Dziesiąteczka. Długość ucha ponad 20 mm. To nie ma. Połowę. Ear over 20 mm, no. Czyli długość ucha poniżej. Poniżej 11. Brzeg błony ogonowej poza ostrogą zgrubiały. To jest i to. Pokryty sztywnymi, haczkołatymi włoskami. I to trzeba popatrzeć z lupką, ale tu nie ma żadnych włosków. Nie. Jest prawie bez włosków. Small hairs at the edge. Nie pokryty 12. Na tylnym brzegu ucha znajduje się wyraźne wycięcie końcówki włosów na brzusznej stronie ciała koloru szaro-brązowego lub brązowego. Brzeg błony ogonowej pokryty pojedynczymi miękkimi włosami. Nie, to nie jest ten, dlatego że tutaj poszedłeś źle chyba. Brzeg błony... Czekaj, nie pokryty sztywnymi, haczkołatymi włosami. A nie, bo to dalej też jest, tak? Na tylnym brzegu ucha znajduje się małe wycięcie. No to ucho, właśnie, z tym wycięciem tutaj będzie problem. Tu nie mam dużego wycięcia. No ale jest tutaj, tak? Ale tutaj małe. To no niestety trudne, to jest trudne. No to jest problem z nockami. Dolny brzeg błony ogonowej. To jednak jest 13. Włosów, brzuszna strona ciała szara, srebrna, tak, 13. Wysokość, szerokość drugiego, górnego i dolnego przedczonowca mniejsze. No więc to jest to. O ponad połowę od tych samych. No niestety, tutaj to trzeba sobie. No to powiem ci, że trudne, bez ciebie trudne, mamy... trudne. Dobra, wypuszczamy. Kto wypuszcza? Trzymaj łapę. Nie, ale poczekaj, ona się zaraz rozgłosi. Ona się jeszcze nie wie że jest już wolna. Weź ją tak od tyłu troszeczkę. Od tyłu, o właśnie, tak, żeby ją schęcić. Znaczy jego, bo to samczyk.